matko łoska, ale miałem straszny sen. Co to było? Na szczęście to tylko był sen. Śniło mi się, że musiałem pójść w Wigilię do pracy. Współczuję osobom, które muszą iść w Wigilię do pracy. Tak w zasadzie Wigilia powinna być dniem wolnym od pracy. Tak jak na przykład pierwszy dzień i drugi dzień świąt. Tyle dobrego, że ja nie muszę iść do pracy. W sumie skoro nie idę do pracy, to muszę ten dzień jakoś dobrze wykorzystać i w sumie wiem, co mogę porobić. Jednak najpierw zejdę na dół do kuchni. Na becie jest jakaś karteczka. Muszę ją wziąć i przeczytać. Co jest na niej napisane? Wstałam wcześniej, ponieważ chciałam zrobić ci niespodziankę, ale zadzwonił do mnie szef i powiedział mi, że muszę niezwłocznie pojechać do pracy. Mnie nie ma, więc ty musiał przygotować dom do świąt. Mam nadzieję, że jak wrócę, to będzie wszystko posprzątane. Bardzo na ciebie liczę. Nie zawiedź mnie. Żona. Okej, myślałem, że te święta spędzę z całą najbliższą rodziną. Oczywiście jednak, okazało się, że moja żona musiała pójść do pracy. Po prostu pięknie. No cóż, może na razie pójdę na górę i włączę telewizor, a później pomyślę, co dalej zrobić. No to pójdę na górę, obejrzę sobie telewizor. Dobra, włączymy sobie tutaj. Klik. Dzień dobry, witam serdecznie naszych wszystkich widzów w programie Terytorium Milionerzy. Dziś będzie gościć pan Dawid Kretowski. Dzień dobry wszystkim. Dawid, powiedz, czy udaje ci się wygrać okrągły milion? Zobaczymy. W takim razie zaczynamy. Oto pierwsze pytanie. Ile jest łącznie wszystkich przycisków w Minecrafcie wersji 1.14 i dalej? Wszystkich jest 8, wszystkich jest 7, wszystkich jest 6. Moja odpowiedź to 8. Ostatecznie? Tak. Zatem sprawdzimy, czy to prawdziwa odpowiedź. Niestety to zła odpowiedź. W Minecrafcie jest. Dobry, ja jestem Krzysztof Mariański. Dzisiejsze wydanie wiadomości jest w nietypowej godzinie, w nietypowym czasie. Pewien mężczyzna idąc przez las zauważył nieprzytomnego człowieka. Znaleziony mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów. Policja rozpoczęła śledztwo na ten temat i szuka rodziny mężczyzny. Jestem ciekaw, jak rozwiąże się sprawa tego człowieka. No dobra, ale nie będę się teraz się tym zamartwiał. Skoro nie ma żony, będę musiał sam przygotować się dom do świąt. Najlepszym rozwiązaniem będzie napisanie listy rzeczy, którą muszę zrobić. No okej, udało mi się napisać tą listę. Pierwsza czynność, jaką muszę wykonać, to pójść do sklepu i coś kupić. Do sklepu pojadę samochodem. Po prostu super. Akurat kiedy chciałem jechać do sklepu, korki w domu musiały wywalić. Zejdę do piwnicy, do bezpieczników i włączę prąd. Gdy prąd już będzie włączony, to pójdę do sklepu. Gdzie to jest moja piwnica? Gdzie ten prąd, no? O, tu jest chyba 20 gdzieś. Nie. Gdzie ten prąd, no? O, tu jest zejście, dobra, już szybko. Włączyć te bezpieczniki. Okej, już wszystko powinno być chyba gotowe. Dobra, pojadę do sklepu. Okej, 4 dorsze, napój Pepsi i żelki. 4 dorsze, napój i żelki. Dobra, 4 dorsze, napój i żelki. Powinienem to zapamiętać. Okej, dobra, to jedziemy tutaj z koło sklepu.
To co ja miałem kupić? Tak, 4 dorsze, żerki, Pepsi i ciastka. Muszę w końcu dopisać się do jakiegoś lekarza. Mam ogromny problem z pamięcią. Może przepisze mi jakieś leki lub coś innego. Tymczasem jednak pójdę do sklepu. No, mam jakieś zaniki tej pamięci. Nie, właśnie. Nie pamiętam niektórych rzeczy. Trzeba będzie pojechać do tego lekarza. Ale to po świętach. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, kupujemy dorsze. Co ja to miałem? Aha, dorsze, tak. Dorsze. Widzę jakieś jeszcze tam słowa. Dobra. Coś mieliśmy tu kupić jeszcze. Aha, no tak, Pepsi. Coś tu jeszcze chyba nie. Z wołowiny, z chabu, tego nie potrzebuję. Coś jeszcze, jakiś tymbark? Nie, chyba nie. A no tak, ciastka jeszcze. O, i żelki chyba. Tak, ciastka, żelki. Muszę to kupić szybciutko. Ciastek, o, wystarczy mi. I żelki. No dobra, teraz idę do kasy. Mam wszystkie rzeczy, które mogę kupić. Dobra. To wszystko? Tak. Razem będzie 30,99 zł. Płaci pan kartą czy gotówką? Gotówką. Już panu daję resztę. O, dziękuję. Wesołych świąt. Wesołych świąt! Okej, zakupy zrobimy, teraz muszę wrócić samochodem do domu. Okej, dobra. Wracamy do domu. Okej, no, siadamy. Degnota, zamykamy drzwi. Dobra, idziemy. Pierwsze rzeczy będą na liście. Teraz muszę wejść do domu, po czym zejść do magazynu i tam muszę znaleźć nożyce, dzięki którym właśnie posprzątam pajęczyny w piwnicy. Oj. Jak ja też tam dawno nie byłem w tej piwnicy. Aj. Dobra, wchodzimy, bierzemy te nożyce i wychodzimy stąd. Co musimy tu zrobić? No, bo ja bierzemy ten nożyc. W końcu po tylu tak właśnie to posprzątałem tą piwnicę. Ach, to było bardzo długie, ale zrobiłem to. Teraz muszę wykonać jeszcze trzecią rzecz, jaką jest na liście. To znaczy, że muszę zejść do tej piwnicy, do magazynu 2 i ponieważ tam jest choinka, do której muszę, którą muszę po prostu postawić. No tak, bo na święta. No, to idziemy po tą choinkę. Gdzie ta choinka? O! To bierzemy tą choinkę. Naszą. I musimy ją postawić. Wreszcie. O, wreszcie będą święta, ale będę mógł odpocząć. Wreszcie. No dobra, postawiłem na okej. Okay. Trzecia jest wykonana. Teraz muszę wsiąść do samochodu, aby pojechać do miasta i kupić prezenty dla dzieci. Dla synka piłkę, a dla córeczki lalkę. No tak. W takim razie idę do samochodu. Jadę. Okej. Okay. Tak. Dla synka piłeczkę, a dla córeczki lalkę. No tak, dobra. To szybciutko. W końcu dojechałem. Teraz muszę dojść do końca uliczki, ponieważ tam jest sklep z zabawkami, w którym kupię prezenty dla dzieci. Dla synka piłkę, a do tej klarkę. No tak, dobrze, idziemy. Ale to ładnie zrobiło się ostatnio. Okej, to jest ten sklep, dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Kupimy sobie lalkę i musimy kupić lalkę i tę piłkę. To wszystko? Tak. Razem będzie 120 zł. Płaci pan kartą czy gotówką? Gotówką. Proszę, a reszty nie trzeba. Dziękuję.
Do widzenia. Do widzenia. Witaj. Co? Kto to powiedział? Spokojnie, nie mam złych zamiarów. Nie, 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 proszę. Zostaw mnie. Idę, nie będę samotny z jakimś świrem. Proszę, wiem, że mnie nie znasz, ale posłuchaj. Zajmie tylko chwilę. Niech będzie. Tylko szybko i weź wyjdź, ponieważ nie mogę dać rozmawiać, którego nie widzę. Takim człowiekiem. W takim razie, co chciałeś mi powiedzieć? W tym roku może nie być świąt. Jak to nie będzie świąt? Co z mi za kłopoty gadasz? No to niemożliwe. Jak to nie będzie świąt? Przecież to muszą być. Dziś w wiadomościach był wspomniany pewien człowiek, który został znaleziony w lesie. On jest świętym Mikołajem. Nie wiedzę ci? Dlaczego przyszedłeś do mnie? Skąd masz takie informacje? Co bym mu odpowiedzieć? Nie wierzę ci. Albo może coś innego? Nie wierzę ci. Ale czy na pewno? Nie wierzę ci. Nie wierzę ci. Wiem, że mnie nie znasz, ale musisz mi uwierzyć. Byłem świadkiem wypadku. Ja jestem tą osobą, która zadzwoniła po pogotowie. Święty Mikołaj jeszcze przed tym, jak zemdla, powiedział mi, abym poszukał osoby o imieniu Milosz R4. Okej, ale zaraz, skąd masz znajome moje imię? Zapomniałeś o tym, że nasze imiona wyświetlają się naszymi głowami? Nieważne. Co miałbym zrobić, aby uratować święta? Musisz się udać do siedziby świętego Mikołaja, która znajduje się w Laponii. W Finlandii. Przebrać się do niego, zabrać zaprzęg rewniferów i rozdać im prezenty. Musisz przyjąć się jego wszystkie obowiązki. W jaki sposób mogę dostać się do jego siedziby? Do siedziby Mikołaja. Z tym będzie trochę problem. Niestety na lotnisku, które jest bardzo blisko Laponii, jest awaria, przez co lot ten bezpośrednio do Laponii jest niewykonalny. Wędrówka pierwsza jest wykluczona. Problem nie dopłyniesz, ponieważ może zamarzło, ale lód jest bardzo cienki i żaden pojazd lądowy nie może przez niego przyjechać. Na szczęście dostał jeszcze jedno rozwiązanie. Mianowicie musisz pojechać do świętego Mikołaja i powiedzieć, że ty jesteś tą osobą, która może uratować święta. Powinien ci powiedzieć, co musisz zrobić. W jakim szpitalu aktualnie przebywa święty Mikołaj? Aktualnie powinien być w szpitalu na ulicy Strażackiej 18. O ile nie przywieźli go do innego szpitala, chociaż z drugiej strony po co mieli to robić. Dobrze, w takim razie pojadę do niego jak najszybciej, do tego szpitala. W myślach. Więc teraz tylko do samochodu i jadę do szpitala. O Boże, kogo ja tu spotkałem? To miało być normalne święta. O Boże. Trzydzieści minut później. W końcu jestem na miejscu. Teraz muszę wejść do szpitala, a w nim pójść do recepcji i się spytać, gdzie leży mężczyzna, którego znaleziono w lesie. Jestem ciekaw, czy ten nieznajomy mówił prawdę. Chodzimy, okej. Teraz tylko do recepcji. Przepraszam, gdzie leży mężczyzna, który został znaleziony w lesie? A co panu są takie informacje? Po co panu są takie informacje? Co pan jest? Jestem rodziną tego pacjenta i chciałbym się z nim zobaczyć. Jeśli pan kłamie, zostanie pan ukrany. Dlaczego się pytam? Czy jest pan rodziną pacjenta? Dobrze, przyznaję się, nie jestem rodziną pacjenta, nie jestem zaspokojony. Mam bardzo ważną sprawę dla pacjenta. Naprawdę muszę do niego pójść ten. I się z nim spotkać. Okej. Zdać moje dobre serce. Będziesz mógł się z pacjentem spotkać. Powinien być w pokoju numer 5 na pierwszym piętrze. Nawet nie wie, jak pan mi pomógł. Jaki jestem szczęśliwy, dziękuję. Okej, szybciutko muszę do niego biec. Stołówka, nie. Szukam tego piętra. Jak najszybciej.
Tu chyba tutaj. Pokój, 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 pokój numer 2. Nie, 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 nie. Pokój, o, pokój, jest pokój numer 5. O, tu tutaj teraz zapukam do drzwi. Oj, odrywam do drzwi. Może nie powinien do tego otwierać tych drzwi. Halo? Proszę wejść. Kim pan jest? Mogę w czymś pomóc? Przepraszam, czy masz na imię Miloš R4? Nie, to niemożliwe. W tym roku i tak nie będzie. Czyli to prawda? Co ma pan na myśli? Zmawiałem z świadkiem wypadku. Powiedział mi, że tutaj znajduje się Mikołaj. A i właśnie tak ma na imię Miloš R4. Niemożliwe. Przez ciebie się widzę. Widzicie? Co masz na myśli? Przecież jestem zwykłym człowiekiem. Może ci się tak wydaje, lecz uwierz, że niedługo twoje życie może się zmienić. Zostaniesz bohaterem i uratujesz święta. Wiem też, dlaczego do mnie przyszedłeś. Żeby uratować święta, musisz wykonać cztery czynności. Muszą one zostać wykonane w takiej samej kolejności, w jakiej ci powiem. Najpierw musisz wejść do mojego domu i piwnicy. Wziąć tam narzędzia, które mogą cię przydać. Następnie musisz nakarmić renifery. Jedzenie dla nich znajdziesz w pokoju na domu na moim pierwszym piętrze. Następnie musisz wejść do garderoby, która jest w moim domu i na barterze przebrać się w moje ubranie. Później musisz wziąć te wszystkie prezenty, które musisz rozdać. Wszystkie prezenty znajdziesz w fabryce na pierwszym piętrze. Są wszystkie czynności, które musisz wykonać. Skoro już wszystko powiedziałem, teraz ci coś pokażę. Ech, tylko muszę je wyjąć. O, proszę, trzymaj. To są twoje listy ode mnie. Przypomniałeś mi o tym moim cierpieniu, kiedy byłem mały. Nigdy nie dostałem żadnego prezentu pod choinkę. Dlaczego? Wysłałeś te listy na biegun południowy, natomiast ja mieszkam na biegunie północnym. W listach pisałeś co rok, że chcesz dostać to samo. W sumie to coś trzymam dla ciebie. Proszę. Co? Nie, chyba się nie. Pamiętam, jak zawsze to chciałem mieć, lecz zawsze byłem smutny, bo nigdy tego nie mogłem dostać. Dziękuję. Nie dziękuj. To mój obowiązek uszczęśliwiać innych. Przyjemność przyjemnościami. Jednak po co dostać moje bazy, ale musisz pójść w innym miejsce. No w jedno miejsce. Jest coś, co raz dla mnie szybko i powiem ci, jak dostać się do mojej bazy. Tak naprawdę nie ma co do tłumaczenia, po prostu przeteleportujecie. Jak ty niby chcesz mnie przeteleportować? Nie interesuj się, tylko chodź za mną. Okej. Okay. Ciąg chce mnie pójść. To są te moje listy, o Boże, pamiętam. Prowadź, prowadź, proszę Mikołaju, prowadź. Ciąg chce mnie pójść. Jeszcze szczur może, ale nie ma dalej drogi. Przed chwilą pytałeś się, w jaki sposób możesz zostać przeteleportowany do mojej bazy. Patrz, a się dowiesz. Wow, co to jest? To jest portal. Jak ty to zrobisz? Mikołaj, proszę, powiedz mi, jak ty to zrobiłeś? Nie interesuj się, bo kociej morki dostaniesz. Na co czekasz? Wskakuj do portalu. Okej, sobie jak mówisz. Pa, Mikołaj. Na pewno? Pa, Mikołaj. Moja głowa. Gdzie ja jestem?
Gdzie jestem? A no tak, muszę do tego portalu. Jestem przetrwałym przez świętego Mikołaja. Dobra, muszę ich pójść sobie do jego bazy. Muszę wykonać to zadanie, to chciał, żebym zrobił. Najpierw muszę iść do tego Mikołaju, do jego domu i wziąć tam potrzebne narzędzia. Dobra, gdzie jest jego dom? Tutaj dom Mikołaja. Okej, to idziemy. Chyba jest jego dom. Tutaj powinienem chyba wejść. Tylko gdzie jest to wejście? O, tu jest wejście. Dobra, chodźmy. Co ja miałem? Tak. Dobra, muszę pójść do jego piwnicy. Narzędzia. O, dobra, mam to i to. Dobra, będzie mi potrzebne. Narzędzia już mam, w takim razie będę mógł pójść na pierwsze piętro i wziąć tam jedzenie dla aniferów. I je muszę nakarmić. Pewnie są głodne. Dobra, wchodzę szybciutko, biorę. Tylko gdzie mam go schować? A, tak, tutaj masz klingę. Dobra, bierzemy. O, dobra. Teraz szybko do reniferów. Pewnie są bardzo głodne. Przyjmę reniferów. Okej, dobra, biegnę. Halo, reniferki. Halo. O, są. Cześć, dziadki. Cześć. Mikołaja nie ma, ja tylko was zastępuję. Chodźcie, już na was nakarmię, czekajcie. O, macie, do jedzenia. Dobre. To od Mikołaja macie. Renifery na kamienie. Teraz muszę wrócić do domu Mikołaja, aby i muszę się przebrać z niego. No tak, w tej garderobie jego. O Boże, jak ja będę wyglądał. Jak on. Tu było to wejście, o. To są jego ubrania, wow. Czapka, o, jestem gotowy. Dobra, jestem przybrany. Teraz muszę pójść do fabryki i zabrać tamtą prezenty. Teraz są na pierwszym piętrze. Okej. Okay. Pierwsze piętrze są. Pewnie tam pracują jakieś elfy. Nie wiem, może. Tutaj, nie. Tutaj, gdzie jest ten? To wejście. O, tu jest gdzieś ten dycha, powinienem iść. Jestem chyba. Tutaj? Tak. Chyba tak. Okej, okay, wchodzimy. Wow. A, one pracują. A może nie będę tam chodzić, przeszkadzał, bo nie będę im przeszkadzał. Pyk. Wchodzimy tutaj. Wow, ale mam tron. To tron Mikołaja? Bardzo ładny. Dobra, idziemy się chyba te prezenty. O. Wow, ale ma to ładnie. Dzień dobry. Cześć Mikołaju. Ja tylko do prezentu przyszedłem. Proszę mi tu nie przeszkadzać, dobrze? Może powiem jakoś inaczej, żeby nie wstrzeli mnie. Tutaj tylko biorę prezenty. Cześć Mikołaju, cześć. Róbcie. Zajmijcie się swoimi rzeczami. Ja tutaj tylko biorę prezenty. I muszę... Co ja tam mam zrobić?
Co mam zrobić? Jestem bardzo... Już jestem starszy, dlatego pamiętajcie, więc witaj. Róbcie sobie tam, róbcie tam. To macie robić. Prezenty, róbcie, róbcie. Kolejne prezenty czekają dzieci już. A ja muszę wszystkie je dobrać. Okej, okay, Mikołaju. Dobra, to ja biorę już i... Macie wszystko dobrane? Dobra, macie. Biorę tutaj szybciutko, raz, dwa i... Wychodzę. Pa, elfy. Pa, Mikołaju. Ostatnia czynność wykonana. Dobra, teraz muszę szybko pójść do sani. I lecać wtedy jak najszybciej. Obecnym pewnie pójdę do domu. Może jak się uda, nie wiem. Mam nadzieję. Co tam robić? Aha, no tak, muszę iść do tych sań. Ale te prezenty. Oj, mam nadzieję, że to nie będzie jakieś ciężkie. Bardzo. Okej. Okay. To już wszystko zrobiłem. Kolejną częścią to rozdanie tych prezentów. Dobra, lecę szybko. Dobra, uwaga, wsiadam do tego. Autka. 30 minut później. Muszę rozdać te prezenty. O Boże, jak to będzie wyglądać? Czy uda mi się tak jak renifer? Czy uda mi się tak jak... Moje renifery tam gdzieś dostały. Czekajcie renifery na mnie, ja tu muszę tylko oddać te prezenty. Dobra. Muszę to się po raz dwa zrobić i... Oddam prezenty dzieci, mam nadzieję, że... Mikołaj wyzdrowieje jeszcze i uda mu się. Okej. Okay. Zaczynamy to robić.
40 minut później. Wszystkie będą zostały dobra. Muszę szybko zobaczyć, co się dzieje z Mikołajem, może. Jak się uda. Pojechałbym, ale nie mam przecież. Może się spieszyć do domu, o tak. Żona chce wrócić. Muszę się nauczyć przez powrotem żony do pracy. Był przyjechać do domu, ale zawsze go odleciał. Boże. Co ja za zwariowany dzień miałem? Jak go zapamiętam do końca życia. Wszystko prawie gotowe, tylko muszę pójść do samochodu i wziąć z bagażnika prezenty dla dzieci, te, które kupiłem. Potem wezmę jeszcze z mojej prywatnej skrzyni rzeczy. Ja sobie jest na pierwszym obok telewizora. Tam mam specjalny prezent dla żony. Okej, okay, jak już sobie to będę już czekał na gości. Dobra. Raz, dwa. O, mam tu prezenty, dobra. Dum, 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 dum. Szybko jeszcze potem prezent. O, tu jest chyba. O. Okej, okay, dobra. Wszystkie mam prezenty. Pod choinką tutaj podłożymy. Tu jeden. Tu dla mojego synka. O, tutaj w tym miejscu. I tu dla mnie, dla córeczki. Dobra. Prezent wszystko mam troszkę położone, więc teraz muszę tylko czekać na gości. Ktoś puka do drzwi? Patrz, kto to. O! Kochanie, witaj. To ty? Myślałem właśnie, że przyszli jakieś gości. Powiedz, jak tam było w pracy? Zaraz ci powiem, tylko wejdę do środka, nie będziemy rozmawiać w przejściu. Patrz, działo się jakoś tak, jak ludzie naprawdę rodzają mnie do szału. Przyjechali najgorszy tu rodzaj w życiu. Ci ludzie nie, po prostu nie myją. No przecież jest taki smród, że jak przychodzą na kąpiel, że na kogoś dymuje leczyć, to się nie da. Żałuję, że obrałem sobie taką pracę. Na szczęście udało mi się przyjechać na Wigilię. Ej, właśnie, Wigilia, goście. Tylko kiedy ktoś przyjdzie? Może w czasie oczekiwania coś zrobimy? Może powiedz mi, co się działo dzisiaj u ciebie. A powiem mi całą historię? Czy zadzwonię może do wujka? Nie, chyba opowiem. Sorry. Mogę ci powiedzieć, co naprawdę, ale to naprawdę długa historia. Jakby wstałem, szedłem do kuchni i zauważyłem kartkę na blacie. Okazało się, że to była karteczka od ciebie i napisane tam było, że idziesz do pracy. Więc zacząłem wykonywać wszystkie czynności, które mi kazałaś. I przygotowałem domu świąt. Między innymi pojechałem po prezent dla dzieci, po zabawki. Zastał się do mnie jakiś nieznajomy. Powiedział mi, że miał Mikołaj wypadek. Nie mogłem to wiedzieć, nawet nie wierzę w tego Mikołaja, co roku wysyłam do niego list, ani tak nic nie dostaję. Jednak nie za nią mnie przekonał, pojechałem do szpitala, bo dowiedziałem się, że leży tam święty Mikołaj. Porządnie go tam przybył i okazało się, że święty Mikołaj mówił, że w tym roku nie będę świąt. Powiedział, że musi szukać takiej innej osoby, która jest tym ja. Święty Mikołaj powiedział mi, co muszę zrobić i wykonałem te czynności, które mi kazał. Wszystko zrobiłem, zacząłem rozdawać prezenty w mieście. Rozdawałem wszystkie prezenty i wróciłem do domu. W sumie to tak nawet wróciłem przed chwilą. Oj, chyba miałeś cięższy dzień ode mnie. No widzisz, nie miałaś tak ciężko jak ja. Ktoś pokaże drzwi. Patrzę, kto to. O, cześć, nie powiedziałem, że wszyscy przyjdziecie razem. Cześć, tatusiu! No cześć, córeczko. Cześć, tatusiu! No cześć, synku. Haha, był mój pomysł przyjechać wszyscy razem do taksi. Mam rozumieć, że niespodzianka się udała? No powiem ci, nie skoczyłeś mi. Dobra, wejdźcie już, chodźcie, niebieski. A jak tam wam minął dzień? To może ja zacznę. Zabrałem dzieci do kina, potem pojechaliśmy do KFC, następnie pojechaliśmy do sklepu, bo musiałem zrobić lekkie zakupy. Zresztą nudny dzień, po prostu emocjonalna masakra. Dla ciebie każdy dzień jest nudny. Nieprawda. Tatusiu, kiedy będziemy mogli otworzyć prezenty? Synku, wytrzymaj jeszcze chwilkę. Boże, prawie dostałem dwa. Co się stało? Dzieci, możecie spakować prezenty. Ja muszę zobaczyć, co tam się stało na zewnątrz. Szybciutko. Co tam się stało? Szybko. Możemy dojść do oka domu? Nie, tu nic się nie stało.
Nie. O, tutaj stoi igla, co dzieci zbudowały. Ja tu nic się nie stało, myślę. Nie. Myślałem, że stali. Nie. Tu nic. Nic nie stało, dobra. Nic. Może coś na zewnątrz, nie wiem. Ło, co to jest? Liczyłem, że to koniec. Będę musiał zobaczyć po tym, jak się zmieniła. Co to jest? Co w ogóle jakieś podawla? Co to jest? Może jakiś pojazd? Nie wiadomo, co to chodzi. Wygląda bardzo niebezpiecznie. Nie, ale to jest straszne. Co to jest? Ty, święty Mikołaj, co ty tu robisz? Co to ma z jakąś budowlą? To tylko tutaj jest, nie? Teraz nie ma czasu na podegaduchy. Tu uratowałeś święta, więc ja ci muszę pomóc. Proszę, trzymaj te rzeczy. Mogą ci się przydać. O, dobra, odsuń się. Uważaj, odsuń się. Weź ten miecz do ręki. Pytać cię. Weź do ręki tą broń. Przecież muszę o to walczyć. Po co wziąć tą broń? Boję się zaraz, może mi się coś stać niedobrego. Witaj. Kim jest ty jesteś? Kim ty jesteś? Halo? Ha, nie zdasz mnie ci, aby na pewno. Ja ciebie bardzo dobrze znam. Ratuję cię, dało szczęśliwie wiele osób. Uratowałeś... Nie, teraz nikt ci nie pomoże. Psułeś mój plan. Nie po to zaatakowałem tego Mikołaja, gdy leciał saniami. Myślałem, że to wszystko będzie ten. Czyli to prez ci wszystkiego mnie się odbił? Wow, ale ty jesteś spostrzegawczy. Koniec tego dobrego. Brać go! O nie. Co się dzieje? No dobra, uratujmy się święta. Wow. Wrócę! Ha. Już nie wrócisz! Pożegnaj się z życiem! Precz! Dzięki za pomoc! Ty uratowałeś święta, ja ci uratuję ciebie. Ja tu jest teraz ciebie. Możesz mi powiedzieć, co to była za istota? Opowiedziałbym ci... Co on tu zrobił, ale na razie pójdź do domu, bo jest wigilia przecież. Masz rację, nie będę się zamyślał jakimiś dziwionkami. Mam teraz tylko załatać tą turę. Drogę, a ty idź na wigilię.